I zmieniamy temat. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o nowych 59 kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem, a także o pięciu kolejnych ofiarach śmiertelnych. Łącznie w Polsce chorują 2692 osoby, 50 zmarło. Bilans zachorowań i zgonów spowodowanych koronawirusem w Polsce rośnie z dnia na dzień. Ten wzrost nie jest jednak aż tak drastyczny jak w pozostałych krajach europejskich, a to wszystko dzięki błyskawicznej reakcji polskich władz, mówi epidemiolog dr Zbigniew Hałat. Te obostrzenia wprowadzone na czas. Chwała panu ministrowi Szumowskiemu i całemu rządowi za wprowadzenie tych ograniczeń kontaktowania się ludzi niezakażonych z ludźmi, zakażonymi, zakażonymi objawowo i bezobjawowo i bezobjawowo może powstrzymać tempo przerastania zachorowań, tym samym zgonów. Teraz priorytetem jest skrupulatne przestrzeganie wprowadzonych restrykcji, wskazuje wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin. One są dotkliwe, w, trudne do. Zrealizowania być może dla wielu z nas, ale konieczne i niezbędne, jeśli chcemy skutecznie walczyć z epidemią. Jak na razie rząd nie planuje kolejnych nowych ograniczeń, takich jak na przykład zamknięcie województw. Od 12 marca w związku z epidemią zawieszone zostały zajęcia stacjonarne w placówkach oświatowych. 25 marca wszedł w życie obowiązek nauczania online. Dziś Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała na swojej stronie pierwszy z arkuszy próbnego egzaminu maturalnego z zadaniami z języka polskiego na poziomie podstawowym. Od 2 do 8 kwietnia publikujemy arkusze próbnego egzaminu maturalnego. Zadania można rozwiązać w dowolnym czasie. Ważne, żeby trzymać się limitu czasu na stronie tytułowej. Próba jest dobrowolna. Daje uczniowi możliwość sprawdzenia się, nie jest na ocenę. Przypomniała Centralna Komisja Egzaminacyjna na Twitterze. Podobną próbę podjęli kilka dni temu uczniowie ósmych klas. Wolny Związek Zawodowy Solidarność Oświata, należący do forum Związków Zawodowych, apeluje do premiera Mateusza Morawieckiego o niezwłoczne odwołanie kwietniowych i majowych egzaminów zewnętrznych, czyli egzaminu ósmoklasisty i matur.